Dobra. Zagrajmy sobie rozgrzewkę. Jak z paleniem? No nie pala od września. Stary, ale ty nie opisuj mi gry, no hopie. Nawet nie wiem, jak nie masz karty. Co ja mam się z tym zrobić? Prawdopodobnie ten deck w pewnym momencie, jak zawsze trafia na ludzi, którzy umieją grać, przestanie być dobry i stanie się do dupy, no i tyle. Tylko, że sprawdzi się to na rangach 15 w dół? Nie sprawdzi. Gwarantuję ci, że nie złożysz żadnego deku, który się sprawdzi na rangach 15 w dół. To nie wygląda tak, stary, że ty tworzysz buildy w tej grze po 2 tygodniach grania w nią. 99,99% graczy nie stworzyło żadnego deku, który by miał jakiś sens. Dobra, 99%, niech będzie. Ale jeżeli jesteś na 30 którejś tam randze czy coś tędy, to nie ma sensu się tym przejmować, bo tym się będziesz przejmował później. Czuję się wydupiony. A, w ogóle nerfy były i buffy. Muszę sobie szybko przypomnieć, co się znerfiło i zbuffiło. Aurelion Sol nerfiony, Karthus zbufowany, Morgana zbufowana. Gangplank zbufowany, Miss Fortune zbufowana, Lucian zbufowany, Tristana zbufowana, Wild nerfiony, Nidale znerfiona. Blitzcrank chyba zbufowany, Elise zbufowana, Shen zbufowany, Pyke zbufowany, Varus zbufowany. Zed zbufowany, Atrox zbufowany, Akali zbufowana. Na chwilę, co my tu mamy? Propatris. Takie chcemy? Może być. Akali, Darek, Garen Yasuo zbufowany, Dariusz nerfiony i itemy. Okej, mniej więcej pamiętam. Dzięki za odpowiedzi, proszę. Kamil, dopóki nie. Za Demacia. Też dostał buffa. 200 zadaje. Kamil, dopóki nie wbijesz 25 rangi, to se tam rób, co se chcesz. I cieszę się grom. Później zacznie się wkurwać. Garantuję. Po co są te dziury po lewej i prawej stronie planszy? Pokazują, ile masz oszczędności. A teraz czas na boom. Czyli idziemy w level. No, tak, ale kuf, nie z tej postaci. Dobra, nie będzie.
Czy ty dodałeś to i śpię? Ech, a ty jesteś żul. Próbujesz szczęścia? Bójcie się mego ryku! Boję się. Ma ktoś rozpiskę itemów, tylko tą taką skompresowaną, a nie tą taką rozlaną po wielkiej kartce. Dajcie radę! Dobra. Pięknie. Boże, kalkulacja przypyszna. Co zasłania? Zasłania ile masz ty kast? Co zasłania? Próbujesz szczęścia? Patrzcie, co tam macie. Nie. To jest za duża. To też jest za duża. Znaczy dzięki za to, ale to nie tego szukam. Też w sumie to może być od biedy. Żeby wejść na ten... Damian, ale co dzieci to zasłania? To jest tak zrobione, żeby nie zasłaniało. Jest dokładnie nad tym kamera. Więc nie wiem, jak ci to zasłania, naprawdę. No do dupy. Ocie, kurde, wuj. Ani drgnij. Brawo. Masz, żulu. Dzielnie stałeś, jak jadłem kanapkę przez pół godziny, to... Nie, Hersona dzisiaj nie będę. A teraz czas na boom. Jak se kupimy? Tak go sprzedam może. Zobaczymy zaraz. O, tak, to ja mogę żyć. Znaczy zobaczymy, czy wygramy przede wszystkim.
A, tak, żebyśmy mieli te, ten dodatkowy goldzik. Blach. Próbujesz szczęścia? Nie, to bez sensu. Może chodzi ci o taką rozpiskę itemów. To jest serwer testowy. Nie. Chodzi mi o tą rozpiskę itemów. To, co pokazuje. Tylko jest taka wersja z powycinanym tym i obok siebie wszystko jest. Ja sobie to mogę sam zrobić. Ale zapomniałem, nie pomyślałem, czy coś tam. I oczywiście nie zrobiłem. A była taka i taką wersję bym sobie przegarnął chętnie. Naprawdę? Czy mi chyba nie poszło? Sprzedaż Gravesa, żeby kupić Gravesa 300 IQ. A jakbyś spytał, dlaczego tak zrobiłem, to bym ci wytłumaczył, a że wolisz dolić od rzeczy. To w sumie kiss my bed, kiss my coś tam. As, niech będzie. Bójcie się mego ryku. Noxus powstanie. Noxus powstanie. Co on przyciągnie, Rek'Sai? Nie, nic. To było bez sensu. A to może ma jakiś zasięg w sumie. No, chyba tego nie wygramy. Istnieje taka szansa. Na jakiej zasadzie dobiera przeciwników? Chyba losowa, nie wiem. Dziękuję serdecznie bardzo za 2,67 donate'a, panie Pawle. Ja się przestraszyłem. Dźwięku. Noxus powstanie. Prawdę, Volibera przyciągasz. Kurwa, Ari nie była trochę bliżej. Znaczy dalej. No jest. Dobra, to może by mi podeszły tak postacie, żebym mógł sobie upgrade'nąć te postacie. Co? Tak? Proszę? Pożałują albo i nie pożałują, kto wie. Ja pierd... Ten ma już dwa blady, ja nie wiem. No. Szkoda, że nie ma guzika surrender, bo bym się już poddał. Aj. Cóż mogę powiedzieć, to chyba nie jest najlepsza gra w dzisiejszym. Ale to rozgrywka, to dobrze. No ale teraz ten, jakieś fajne postacie, tak żebym sobie mógł coś upgrade'nąć wreszcie. I tak, żeby było trochę lepiej. Co ty na to, Gierko? A gierka na to, jak na lato. Dobra, wiem jaki item chcę, jeszcze zastanawiam się na jakiej postaci. Śmiemy Kenena. Przecież on, a czy nie, no jego to nie testujemy teraz, więc odpada. Cześć Marcin.
Znaczy będąc lobby, wiesz kim będzie najbliższy pojedynek? Nie, nie wiem. Wiem kiedy, znaczy wiem z kim będę walczył w momencie, nie inaczej. W momencie, w którym wiem kim, z kim będę walczył, nie mogę już zmieniać ustawienia. Poruszałem już temat zmian w Hearthstone'ie. No pstrykłem go palcem. Powiedziałem yo motherfucker. Suck my dick. Nie, tego nie powiedziałem, przepraszam. Żartowałem. No, masz ciociu, klociu. Boję się zawsze. Dobrze. Już jest trochę lepiej. Już jest trochę lepiej. Tak! Kurwa, ten już ma Dravena, tutaj 3 gwiazdki Wayne, 3 gwiazdki tego, 2 gwiazdki, no i w dupę. I w dupę, no. Jeb mi ze kopa w dupę. Hopie. A, to będzie ten. To lipa, to słabe tactics. No, musisz wymyślić sobie taktykę uniwersalną. A jest tu jakieś archiwum? W sensie na Twitchu? Znaczy na Facebooku? No jest, na fanpage'u. Ale ja o tym, jeżeli pytasz o... Jeżeli pytasz o... archiwum pod kątem tego tamtego, o tym kartach patrzu coś tam... O, proszę, panie, patrzcie na to. Idę się popłakać, nie, to taka jaka, kurwa, jakaś tragedia. To ja tam powiedziałem parę słów dosłownie, jutro będzie film. Albo pojutrze, bo Beata go nie zdąży złożyć. Znaczy, jutro będzie film, albo pojutrze, jak Beata go nie zdąży złożyć. Więc sugeruję po prostu na YouTubie po ten... Archiwum live'a jest na YouTubie, no też tam jest w sumie. No nie wiem, kurwa, skąd w ogóle tamten typ miał tyle tych przedmiotów? Whatever. Whatever. Wayne 3. To chyba jakaś sugestia. Ale już raczej... z nastawienia wychodzimy I tak mnie zabiją. Więc bez rewelacji. Przecież jeszcze zobaczę, no ale to wygląda tak jak wygląda. Ty, a w sumie? Ja nie wiem czy to... A, zobaczę. Tak w ramach testu. Patrzymy tego. Nie wiem czy on coś zrobił. Co daje to i to? Chain, pasek, red buff. No może być. A, muszę to sprzedać. Garena sprzedam. No, chyba za późno trochę. A, trudno się mówi. Rol. Garen. Garen, wariat. Dobra, weźmiemy Garena. Może wpadnie drugi Garen. Nie. Zwiadowca nie. To nie. Rycerz. Siedziu ani. Czy my chcemy dokonać jakichś zmian szybkich? Robimy tak. O! Comeback! Jako taki. Siedziu rani. Jak go znam przejście swoje na Facebooku? Przejście swoje na Facebooku. Właśnie.
Przejście swoje na Facebooka w sumie. Dobrze, baby. Przejście swoje na Facebooka oceniam tak, że ma plusy i ma minusy. Plusy dodatnie, minusy ujemne. A tak serio? To nie wiem. Że tak szczerze powiedziawszy, to stwierdzenie, że ma plusy i minusy jest jak najbardziej trafione, bo tak to wygląda dokładnie. Więc nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć, bo... No muszę wyrzucić tych jełopów. No może. No, o. Dobrze. Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć, bo nie wiem, o co dokładnie pytasz. Czy o coś konkretnego, czy tak... Po prostu, czy coś jeszcze innego? Nie jestem zawiedziony, o. Nie głupie te streamy tu na Facebooku. No. Nie głupie i nie mądre, można by w sumie rzec. Chyba. Idź w level, roluj. Jesteś na strzała, chomikowanie Golda już nic nie da, jak przegrywasz. No, śmiem się z tym kłócić. I co będzie, jak się nie zgodzę z tym, co napisałeś? I owszem, wytłumaczę. Dlaczego? Ten relor byłby świetny. Naprawdę, pogratulować sobie. Ty, a w ogóle... A, tu jest. Dobra. Ty, a czemu ty masz... Czemu on ma, kurwa, ten item? Aha, bo ja mu go dałem. Okej, okay, dobra. Pamiętam. Wynagrodzę ich powolną śmiercią. Okay. Już tłumaczę, dlaczego to jest bez sensu. Co mi da to, że wydam tego golda? Dodam sobie jeden level i wrzucę jakąś postać z dupy. Przeroluję x razy i kupię sobie jedną postać i to niewiele zmienia. Tak na dobrą sprawę, bo nawet jeżeli to zrobię, to i tak jestem tak bardzo w dupie, przynajmniej w tej grze, że jestem w dupie i to mi nie da wygranej prawdopodobnie, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast jeżeli przeoszczędzę tego golda i dalej będę miał golda i dalej będę miał dopływ golda, to jeżeli... No nie bardzo. To jeżeli gra będzie się układać w miarę dobrze, to może uda mi się to jakoś wyciągnąć.
Chyba, że interesujecie odpadnięcie nie siódmym, a nie wiem, piątym. To wtedy możesz wydać całego golda, bo to ci może coś da, ale gry ci nie wygra. Masz to, łezka. A tak, w ramach testu zobaczymy, czy u Tristany to działa. W każdym zaklęciu. Więc całkowicie bezsensownym pomysłem dla mnie jest wydupić całego golda, ulepszyć sobie jedną postać i liczyć na nie wiem co. Ale aczkolwiek nie mówię, że to jest najlepsze podejście, jakie istnieje. Natomiast tego to wyglądało. Chociaż mogę się przyznać, że powinienem już dawno to zrobić, a się zagadałem. To fakt. Tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. Dobra, zobaczmy. Pyk. I ona nie dostaje tych 20 many chyba, nie wiem. Nie wydaje mi się. No i leżę. No. Mój argument to jedna przegrana gra i kończysz, więc 50 golda nic nie daje. A jak wykorzystasz kasę, to... No właśnie, to co? To wstawię sobie jedną postać na stół. I nie mam ekonomii. Ulepszę sobie jedną postać. I nie mam ekonomii. Czy tam dwie postacie może. I dalej jestem w dupie. I nie wygram tego. A jeżeli... Znaczy, inną sprawą byłoby, gdyby to był ranked na przykład, czy jakiś tam turniej, czy cokolwiek innego. I od tego coś by zależało, na przykład, czy faktycznie będziesz ten czwarty, czy piąty, czy któryś tam. To faktycznie pewnie bym tak zrobił, natomiast jako, że gramy jakąś luźną grę z dupy, to wolę przytrzymać tego golda i cisnąć i liczyć na to, że na farcie uda mi się i mieć dopływ, no, mieć dopływ golda. Znaczy jak chcesz, to se rób tak jak piszesz do mnie, to tam w dupie w sumie. Średnio interesuje i też nic mi do tego. Natomiast ja tak nie zamierzam robić, bo dla mnie to się mija z celem. Tylko tak jak mówię, no inną rzeczą jest jakiś gówniany mecz o nic, a inną rzeczą jest mecz o coś.